Fundacja Polsat wspiera Sanocki Szpital. Na blok operacyjny trafił właśnie nowy aparat do znieczulania chorych. Będą teraz z niego korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu przede wszystkim pacjentów, mieszkańców naszego regionu, ziemi sanockiej, panu przewodniczącemu zarządu Fundacji Polsat Mirosławowi Błaszczykowi, pani Dorocie Pokuć z zarządu tejże fundacji za ogromne serce, za wsparcie nas. Jesteśmy za tą pomoc bardzo wdzięczni i możemy powiedzieć jedno, to są dobrze zainwestowane pieniądze, bo one będą codziennie komuś ratowały zdrowie, życie. To jest sprzęt, który używany jest w czasie zabiegów operacyjnych, chirurgicznych, ortopedycznych, urologicznych, przede wszystkim w sytuacjach urazowych, a więc w przypadku złamań, w przypadku uszkodzenia narządów wewnętrznych, ale również w przypadku gwałtownie przebiegających schorzeń, takich, które wymagają pilnej interwencji. Rocznie przez tę salę przewija się ponad 4,5 tysiąca pacjentów, którzy są znieczulani ogólnie. Sprzęt, na którym pracowali sanoccy chirurdzy, już dawno ma za sobą lata świetności. Jeżeli on ma 20 lat, 15 lat, to niejednokrotnie się nam zdarzało właśnie, że te aparaty podczas znieczulenia nagle przestały funkcjonować z różnych powodów, tak? Trzeba szybko je wymieniać i tak dalej, i tak dalej. Nowy sprzęt ma to do siebie, że jest bardziej niezawodny, jak również, co jest też związane właśnie z tymi wymogami, które wchodzą i które weszły, że właśnie wszelkiego typu rozłączenia aparatu, rozłączenia od pacjenta, aparat sam sygnalizuje, musi sygnalizować. No właśnie to są wymogi takie i dzięki temu te znieczulenia są w tej kategorii takiej pojmowane jako bezpieczniejsze. Co wcale nie znaczy, że my wtedy możemy spać, że za nas aparat, to pacjent ma spać podczas znieczulenia, a anestezjolog zawsze czuwa, tylko że mówię, dodaje to nam takie dodatkowe pewność i bezpieczeństwo. Nowoczesny aparat do znieczulania to nie jedyny sprzęt, jaki trafił do Sanocka dzięki Fundacji Polsat. Jakiś czas temu placówka otrzymała także kardiomonitory, które służą lekarzom do obserwowania funkcji życiowych pacjentów po operacjach. Nie tylko ta fundacja wspiera Sanocka. Placówkę. Szpital może liczyć na zaprzyjaźnionych sponsorów. Będziemy zakupywali sprzęt przede wszystkim ratujący życie i sprzęt diagnostyczny, bo to jest najważniejsze dla pacjentów. Jeżeli chodzi o sprzęt ratujący życie, to są defibrylatory, które służą do przywracania akcji serca. Dwa takie urządzenia będziemy w najbliższym czasie kupować dzięki pomocy fundacji i również będziemy wymieniać sprzęt do diagnostyki chorób jelita grubego, to jest kolonoskop, dzięki wsparciu samorządu miasta i gminy Zagórza, więc kolejne zakupy są w planach. Defibrylatory i kolonoskop trafią do szpitala już w połowie września.